Na rejestrze zostało około 1,5 godziny i na początek piękna sprawa organizacyjna. Tu nie znajduje się toaleta, toaleta jest malinistyczna, znaczy to, że po użyciu papierek bez względu rzucamy do kosza, który znajduje się obok. Cała druga to lemoniada w cenie biletu. W momencie, kiedy już będziemy wracać z Doliny Rozkudy, zaproszę Państwa do spożycia tych napoi. Mosty kapitański, tam też również będziecie mogli Państwo wejść i zobaczyć tą okolicę z góry w momencie, kiedy już będziemy wracać. I wypłynęliśmy właśnie z portu katamaranów w Augustowie. Augustów to miasto, które zostało dołożone przez samego króla Zygmunta Augusta w 1557 roku. I według legendy gród tu powstał, dlatego że król właśnie tutaj poznał swoją wielką miłość, Barbarę z Górne, zresztą później się z nią ożenił. W tej chwili, proszę Państwa, znajdujemy się na rzece Netce. Jeśli słyszeliście o takich zawodach pływania na telecze, to tutaj właśnie na tej rzece odbywają się one już od wielu lat. Będą się w pierwszą niedzielę sierpnia, także serdecznie zapraszamy. Nie jest tam tutaj do nas najdziwniejsze obiekty pływające i też zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, według zasady to ma płynąć nieustannie. Po prawej stronie pomnik. Nie odsłonięty jest ona 2 lata temu, orzeł na pierwszostu na dole czapkę żołnierską, pochodzi tutaj ta raportówka. Pamiętnik jest poświęcony żołnierzom wyklętym, żołnierzom, którzy walczyli o wolną i podległą Polskę jeszcze z lat. Na tej stronie rozciągają się bulwary, te ścieżka rowerowa. Ciągną się ona prawie do jeziora Tajna, do jeziora Białego. Doskonałe miejsce do wypoczynku, do relaksu, są ławeczki, można przysiąść, odpocząć czy nad brzegiem wody. Wymontowane odnowy z funduszy unijnych na początku XXI wieku.
Chyba prawej stronie parkardinga, bo jeśli Państwo chcecie skorzystać z tego dołu, to mam tutaj niespodziankę w postaci kuponów rabatowych 30%, to jeżeli ktoś będzie zainteresowany przy wysiadaniu, proszę mi powiedzieć, to będę mi na to zdawała te kupony. I ten żółty opis po lewej stronie, to jest hotel Hartman. I tutaj znajduje się augustowski kurs morski, tutaj na przełomie stycznia i lutego zjeżdżają morscy nie tylko z Augustowa, ale z podlaskiego, sąsiednich miast i państw. I zbiorowo wchodzą do owowatej wody i na drobie pływające łódź wikingów w naszym mieście. Jeśli chodzi o terytorium naszego miasta, Augustus to jest drugie miasto pod względem wielkości Białymstoku, po stolicy po Białymstoku. A dzieje się to dlatego, gdyż na terenie naszego miasta mamy aż 9 akwenów wodnych i dlatego największy zabytek na kodra technicznym z XIX wieku, kanał augustowski, który pretenduje do pisania, który jest w UNESCO. Kanał augustowski został wybudowany ręcznie, że tak powiem. Przy budowie tego kanału pracowało około 7-8 tysięcy ludzi. Długość tego kanału to 103 km, z czego 80 znajduje się na terenie Polski, ze 4 za wschodnią granicą. Wybudowano 18 śluz, z czego 15 jest na terenie Polski, 3 po stronie białoruskiej. Najgłębsze śluzy to Niemnowo na Białorusi, różnica poziomu to około 10 metrów, w Polsce 4-komorowa. Natomiast w Polsce to jest śluza po niebo, na różnicę poziomu tam jest około 7 metrów, dwórca Mamrowa. Zapewne zastanawiam się, dlaczego został ten kanał wybudowany, on zapomniał wspomnieć. Człowiekiem, który nadzorował budowę i to był jego projekt, to był uczony wybitny z XIX wieku, generał inżynier Ignacy Prądzyński. W tym okresie Prusy nałożyły na Królestwo Polskie ogromne zło. Królestwo Polskie chciało ominąć w jakiś sposób te wysokie cła, dlatego spadli na pomysł, żeby wybudować inną drogę, inny dostęp do morza niż Wisłą do Gdańska. I oczywiście kanał został wybudowany w tym momencie, kiedy został on oddany do użytku. Cło zostało zniesione i kanał doskonale się skomponował nasz rejon i jest to moim zdaniem największa atrakcja naszego tutaj rejonu. Augustów jest miastem zarówno terenem i na terenie naszego miasta mamy kilka sanatoriów. Jeden tutaj po prawej stronie, nowy obiekt, który został wydany, oddany do użytku w 2011 roku, wzorowany na Pałacu Warszawskich Łazienkach. Są tutaj farmakologiczne, rehabilitacyjne i które są raczej na pokoje na górze pokolone, natomiast nie są one niestety przehandlowane przez NRW. Wcześniej w tym miejscu było ogromne bagno, teraz to osuszone, powstał taki opalały budynek. Po lewej stronie za chwilę zobaczycie niewielki port jachtów łodzi motorowych z katamaranu. A teraz wpływamy do przełożenia rzeki Neckój, wystarczające, który dłużej mieszkali i jaśnił do Polski na terenach do końca 13 wieku, a rzeka nazywała się Nieta. I tutaj na przyczepienie okazji zobaczyć zupełnie bliska dziką, piękną przyrodę. Szubary, pałki, bobluny, trzciny, grążele, lidie. No i może jakiś też to ciekawe.
zielony znak pod samą koło i ten nawet tutaj mało tego, który przez nasze ziemię, przez nasze rejony przechodził Orlągowiec. Powierzchnia tego jeziora to około 350 hektarów, głębokości 22 metry. W pewnych czasach jezioro nazywało się Meki, oznaczało Żółtaś. Ale również i węgorz. I mieliśmy też okazję jakiś czas temu gdzieś tutaj niedaleko rybaków, którzy złożyli ponad 20-kilogramowego suma. Jak widzicie, piękne duże jezioro, doskonałe miejsce do uprawienia różnorodnych sportów wodnych. I w połowie miesiąca lipca, tego niechęga, odbywały się tutaj mistrzostwa świata, Boeingu Formuły 1, wjechały do naszego miasta najszybsze łodzie motorowe na świecie, najlepsi zawodnicy i mieliśmy ogromną tutaj frajdę, oglądaliśmy zupełnie wszystkie te niewielkie łodzie, ale te szybkie, jeszcze to łódź w stanie osiągnąć nawet 220 km na godzinę. Zapływamy właśnie po prawej stronie do plaży miejskiej, po mostu radiowej Trójki. Bezpieczne miejsce w okresie wakacyjnym, bo są dzieli do wypoczynku. Każdego dnia szerzy tutaj bezpieczeństwa gości 4, to tam 8 nawet ratowników, a w głębi amfiteatr. Obiekt, który został wybudowany, oddany do użytku po kapitalnym remoncie, niespełna 2 lata temu. I tam odbywają się liczne konkursy, pokazy. W tym roku były tam na przykład pokazy trombenów. To zorganizowała swój koncert, a w zeszłym roku wszyscy tam świętowaliśmy, gdyż Augustów został uznany za najmilsze miasto w Polsce. Następny obiekt, który nam się wyłania tutaj po prawej stronie, może konstrukcja nie jest piękna, metal i stalowe liny, ale to jest pierwszy w Polsce wyciągnarz wodny. Został on oddany do użytku w 1999 roku, był do tego wyciągu do 740 metrów i na tych stalowych linach jednocześnie może napływać aż 8 zawodników, plus i uczestników. Tutaj to jest wakacja, odbywają się Mistrzostwa Polski w stalowie na nartach wodnych, ale też Mistrzostwa Europy i skoki narciarskie do wodu również. Dopływamy właśnie do wypożyczalni sprzętu wołającego. Tutaj można wypożyczyć łodzie motorowe, skutery wodne. A duże trzygwiazdkowe hotel w naszym mieście, tak jak i wiele oczywiście. Ten się nazywa Warszawa. Dostępna kuchnia, bardzo wysoki poziom, ale tutaj niestety ceny również są wybudowane. Dlaczego hotel Warszawa? Wcześniej to był ośrodek wypoczynkowy fabryki FSO, fabryki, która produkowała m.in. samochody Warszawy. Jest sanatorium, ma to trudne. W naszym mieście sanatorium, które istnieje tutaj już od ponad 30 lat.
5 lat. Sudah lagi, bahasa kita sudah beberapa opini. Itu kan kalau misalnya ada di dalam lagi untuk kejemaah untuk memastikan setelah rumah kalau bisa. Alat pangkatas, ada mutu di opa dulu baru ini akan nasional surabaya cuma saya tahu terdekat berdua sama polisi nasionalnya apa. Nanti yang di beberapa istana yang dua tahun yang kedua di Jepang sudah kontrol. Ale gdybyśmy to wpłynęli w prawo, tak jak tam są te znaki po prawej stronie, to byśmy to wpłynęli w Europę. Ponownie te przewodnictwo również nazywamy się konkretną. Bo to nie sama niepełna 800 metrów długości, na właśnie na stacji ponad tą rzeką była osada Smolarze. I rzeka ta łączy dwa jeziora, zielone z jeziorem białym, jezioro białe największe i najgłębsze. Na terenie naszego miasta o lazurowej wodzie nazywane również jeziorem Klechowieckim, dlatego że to lat temu stacjonował tam pierwszy pułk Ułanów Klechowieckich. Z tyłu tam będziemy tutaj obchodzić pewną tą rocznicę tego wydarzenia. Jezioro białe powierzchnia, wtedy była to 460 hektarów, głębokości około 35 metrów i tam występuje taka ryba jak cielawa, jeśli będziecie okazję gdzieś z tej obecnej ryski zachęcam jest naprawdę bardzo dobra. Nie wolno i nieraz myślą, że tutaj widzieć tak to na ludzie wpływali na superawodnych aktywów, policję i oczywiście mandaty z telewizją. Truszczy często mylą, myślą, że to są nowe jeziora męce. Nie, to jest zupełnie inne jezioro. Jeziora również nowe, natomiast są mniejsze, 4 hektary powierzchni, 10 metrów najgłębszy punkt. Średnia głębokość tego jeziora to około 6 litrów metra. I nad tym jeziorem są teraz dwa pośrodki, nie za tutaj po prawej stronie. Tam widzimy Dolski Kącin trochę na to, ale nie na lecznictwa Szczeza. Ponownica. I widzicie, że w ostatnim pomimo jest tutaj pikulostek. Obok jest pikulostek. Mamy tutaj w naszym rejonie bardzo ubogie lale, głównie pijawki. I ten drzewo tam doskonale się zaklimatyzował na tych glebach, a tej kiełki wytwarzają olejki, które tworzą w naszym rejonie taki swój mikroklimat.
i po prawej stronie długo środków nad celne jeziorem i to miejsce ma bardzo ciekawą nazwę, to Łagoszka. To nie jest jakiś żart, to miejsce naprawdę tak się nazywa. Oczywiście legend przypowieści, dlaczego tak nie inaczej, jest bardzo wiele, od bardzo drastyczne, jest to bardzo śmieszne, a ja swoim gościom opowiadam taką bardzo łagodną wersję, to znam. Ale chcę widzieć taką, że tutaj na pomyła się kąpała żona lekarza i ta nie miała nic wspólnego z Małgosią, po prostu tak ludzie nazywali to miejsce. Natomiast dwa tygodnie temu, nie, trzy tygodnie temu, stanęła tutaj rzeźba do Łojzeszki po prawej stronie, no zobaczycie za chwilę pomnik. Pomnik został wykonany piesko, w którym zestawie został ściągnięty z Gór Świętokrzyskich. Człowiek, który tą rzeźbę stworzył, to Waldemar Dzikojski. Można ci biedni chodzili ubrani w wełnian ubranka. To zdobywstwą krajki, ręcznie wykonane przez kobiety, a róg służył w danych czasowych zakielik. Uwielbiają nierówne trunki, oczywiście najbardziej procentowe, ale takich też ulubionych trunk, jak było na przykład kobyla i mleko. Polka służyła dzielona. Służyła do rzucania, pewnie rzut taką pałką zabijał człowieka, a konia pomalał na kolana. Wszystkie narzędzia, które tutaj wojowie mają przy sobie, te polki, miecze, noże, są ręcznie wykonane na podstawie tego, co wychowali, opracowali archeolodzy z historykami i wyobraźcie sobie, że oni takie narzędzia już sami robili ponad 1000 lat temu. To jest tutaj rurę darniową, z której wykonowali narzędzia, które potrzebowali do pracy. Narodzie, a kiedy potrzebowali lepszego gatunku metalu, wtedy nie odpowiedzialiście, czy próbowali pierwsze zmianki na temat jaćpiku pochowały się w latopisie ruskim i w 8, 11 wieku i ziemie rozciągały się od Niemna, pierwsze aż prawie po Bałtyk. I sąsiadami była Augsztę, Lidecka, Luszka, Komunika, ale również i Stalinowie. Otwórcy to już jaćpikowy zajmowali się pracami na rolnictwem, myśliwstwem, rybołówstwem, a jesienią kiedyś wody był skutajorem, specjalizowali się oni na jazdach upieżnych. Wyruszali nawet kilkaset kilometrów w głąb swojego przeciwnika Kalupę. I to nie oczywiście to było, to jak później wygnali Kalumi wkładami do swoich rolwaców, postury, pożywienia, ale również niewolnicy. Niewolnicy w tamtym czasie wykorzystywali jazdy głównie do pracy na roli, ale nie powinni traktowali i pochodnie zasiadali ani do jednego stołu ze swoimi panami. To również były też ułatwienia, uwolnienia, ale tylko mężczyzn. Kobiety tak samo w plemieniu pruskim, jak i jaćpingu, nie miały żadnych prusków dla publicznych. Inni wieszczki na wiecach miały posługę wiecujących jaćpingu. Kobiety były kupowane, sprzedawane w sąsiednich ulgatach na żony, na łóżnice, kupowali jaćpingowie, to były również i swoim cenom. Kobiety głównie zajmowały się pracami domowymi, wytwarzały ojciec i tutaj jest. Przez wiele wieków wsiedli oni w strach i spustoszeniem swoich sąsiadów.
i to no, oni wstępnie uprzedzą, mówią, no, że są bardzo niewygodnymi sąsiadami, podatków nie płacą, a ludzią i bardzo robią sobie do tego tam, może mnie im podoba. Biznes pod koniec 13 grudnia, po letnich podwyżkach, po wieloletnich podwyżkach, ostatecznie zostali oni pobici przez krzyżaków. I ziemię opustoszały na wiele wieków. Niewielka część była się w takim puszczańskim lesie, jak tutaj widzicie. Część uciekła na pobliską wyspę, a część została przesiedlona, a my mieszkańcy tych ziem prawdopodobnie jesteśmy ich potomkami. To znaczy przodkowie, jeżeli tu mieszkali już od wielu pokoleń. I nawet usuwał tutaj ekologiczne cmentarze, które się go przejechali, a takim centralnym centrum miać, który w tamtym okresie był obecny Suwalski Park Krajobrazowy, a ze mną zamieszkała jeszcze do końca XIV wieku i według historyków i archeologów ta góra nigdy przez nikogo nie została rozbrodyta. Sami Jaćmigowie opuścili to miejsce dopiero pod koniec XIV wieku. I cóż, w Rosji obejdzie do stóle dużo łączy w Świętu i Świętu, to do Doliny Rosztyny. Coś jeszcze z tym zdjęciem z bajami zrobić? Chyba i przez te dziękujemy bardzo. Zrobimy sobie górę kami. Tak, idą do siebie. A teraz te pisaki szczególnie, to też by właśnie też, jeśli wyjdzie przez taką zwieńczącę pamiątkową, wziąć windę, migać wierzącą. Za chwilę będę podstępować, przeprążki przygotować. Zapewne Państwo słyszeliście, zaczęła się wojna medialna, gdyż tutaj
w okolicy miała przebiegać spójna, bo misja ustawana budowa została rozpoczęta, natomiast nieukończono prace zostały wstrzymane dzięki temu, że nakłócili tą sytuację dziennikarze, ekolodzy. Obwodnica powstała, Augustowa, inny szlak został wytyczony. W najbliższym roku, w grudniu, oddana ona do użytku została i nam mieszkańcom obwodnica bardzo ułatwiła życie, a to dzikie miejsce zostało uratowane przez dewastację. Dzięki temu dzisiaj możecie to miejsce podziwiać. Popełnimy jeszcze kawałek. Za chwilę będziemy, no nie tak za chwilę, jeszcze trochę. Będziemy wpływać do rzeki Wilny i jeśli Państwo pamiętacie taki film Czarne Chmury, to właśnie nad tą rzeką ten film był kręcony. No i to będzie na tyle. A teraz zapraszam na kawę i herbatę. Ile na nie cenie biletu, jeszcze jeśli ktoś chce. Stawiam stole marmysiki na lodówkę z Augustowa, zjeść świeżą czy jakieś medaliony. Zapraszam po 5 zł. Dziękuję.